want to get off the darkest ground. Cześć, witajcie, z tej strony Kendo. Już blisko rok temu prezentowałem dla Was myszkę Naos 8200 od firmy Mayonix, która jest jedną z najwygodniejszych konstrukcji dla osób używających palmgripu. Chcę Wam przybliżyć inne modele od tego producenta, które pod względem jakości wykonania i funkcjonalności powinny zadowolić najwybredniejszych użytkowników. A w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na zapoznanie się z Avior 7000, symetryczną myszką dla prawo- i leworęcznych graczy. Miejcie proszę na uwadze, że nie istnieje nic takiego jak myszki idealne, tylko dlatego, że mysz jest dobra i świetnie wypada w testach, lub dlatego, że ja tak uważam, że jest dobra, wcale nie oznacza to, że będzie pasować dla Was. Pamiętajcie, że każdy z nas jest inny, no i mamy różne preferencje. Ten konkretny model od Mayonix ma bardzo unikalny, ergonomiczny kształt. Ta oburęczna konstrukcja przewidziana jest dla użytkowników lewo- jak i praworęcznych. Avior ze względu na swój specyficzny kształt i dość płaską konstrukcję jest uniwersalnym rozwiązaniem dla różnych typów chwytu. Jej wygodne trzymanie jednak w dużej mierze uwarunkowane będzie rozmiarem dłoni. Plastikowy korpus myszki jest pokryty 4 warstwami miękkiej, gumowanej powłoki, a całość przez to jest bardzo przyjemna w dotyku. Jednak z czasem sądzę, że może ona nosić ślady zużycia materiału. Pokrycie owszem jest delikatne i przyjemne, ale nie wspiera ono w pełni dobrego chwytu. Chociażby w sytuacji, kiedy bardzo szybko nią poruszałem, zdarzało jej się wyślizgiwać z dłoni. Miło by było ujrzeć tutaj dodatkowe gumowe pady na korpusie lub wyodrębnioną strefę pokrytą gumą dla zapewnienia lepszego wsparcia chwytu. Biorąc jednak pod uwagę niecodzienny kształt, jestem zadowolony z ogólnego używania. W tym modelu jest znakomity sensor optyczny PMW3030, podczas pracy którego nie zauważyłem żadnej akceleracji. Nie miałem też żadnego problemu z namierzeniem, jest ono bardzo precyzyjne i celne do 7000 dpi, co jest wartością wystarczalną do pracy nawet przy wielu monitorach wysokiej rozdzielczości. Posiada jeden z najlepszych sensorów, jakie możecie znaleźć w myszkach, wysoce rekomendowany w szczególności dla graczy FPS, gdzie precyzyjne celowanie jest kluczem do sukcesu. Do tego sensora należy jednak pamiętać o podkładce. Nie radzi on sobie bowiem z białą powierzchnią, szkłem i innymi odbijającymi światło powierzchniami, a warto jest to mieć na uwadze przed zakupem myszki z tym sensorem. Avior jest przedstawicielem lekkich gryzoni, a przy wadze 100 gram świetnie sprawdzi się je dla graczy FPS i miłośników lżejszych myszek. Fanom cięższych peryferii raczej nie przypadnie do gustu, nie posiada bowiem ona możliwości zmiany wagi, by dociążyć ją ekstra. System podświetlenia LED jest konfigurowalny, a dostępne barwy to spektrum z 16,8 miliona kolorów. Na myszce wyodrębnione są dwie strefy podświetlenia, logo na grzbiecie i rolka z przodu. Światło może być wyświetlane w kilku trybach: stałym, zmieniać kolory, pulsować lub mieć tryb oddechu. Choć posiada ona podświetlenie RGB, to jednak nie główny argument marketingowy tego producenta. Ich hasło, które możemy zobaczyć na każdym ich produkcie, "It's all about craftsmanship", świadczy o skupieniu uwagi na wykonaniu, jakości, a nie tylko na efektownym wyglądzie. Na Aviorze 7000 umieszczonych jest 9 programowalnych przycisków, które możemy ustawić za pomocą software. Z 9 dostępnych 6 może być zaprogramowanych jako makro, to te znajdujące się na bokach myszki i 2 umieszczone za rolką. Te zaś odpowiedzialne są za zmianę DPI w domyślnych ustawieniach. Przewód jest opleciony, średnio miękki, a całość ma długość 2 metrów. Zdarza się mu nieco ocierać o podkładkę i sugerowałbym tutaj dla komfortu pracy używać mouse bungee. Obustronne umiejscowienie przycisków na bokach to najczęściej zgłaszana wada konstrukcji symetrycznych. Boczne przyciski mogą być irytujące podczas pracy, gdyż przez cały czas są wyczuwalne, najczęściej pod palcem serdecznym i przypadkowo wciskane. Oczywiście wiele zależy od tego, jak trzyma się myszkę, lecz niestety takie są uroki symetrycznych konstrukcji i może towarzyszyć im pewien dyskomfort podczas trzymania. A decydując się na taką konstrukcję, musicie mieć to na uwadze. W ogólnym rozrachunku Avior 7000 to bardzo dobra propozycja w tym segmencie cenowym, jak i high-endowa alternatywa dla graczy leworęcznych, którzy niestety mają olbrzymi problem z doborem odpowiednich peryferii dla siebie. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam Was na kolejne. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeżeli Wam odcinek się podobał, jak i też jeżeli nie subskrybujecie kanału, zróbcie to i pamiętajcie o kliknięciu dzwoneczka, by być na bieżąco z naszymi materiałami. Pozdrawiam Was serdecznie. Mówił dla Was Kendo. Dobrego dnia bądź udanego wieczoru. Cześć.